Chciałbym, abyśmy dzisiaj poszli dalej, natomiast widzę kilka nowych twarzy, dlatego jeszcze raz zachęcam, że to, co będziemy mówili dzisiaj na tych warsztatach i w każdych kolejnych z tego cyklu, żeby brać tylko i wyłącznie z tym, co było mówione na pierwszych warsztatach, z tym, co było mówione na drugich warsztatach oraz z całością nauczania, które jest w Kościele i tylko w ten sposób można jakby z tego korzystać. Miesiąc temu, mniej więcej, na poprzednich warsztatach zastanawialiśmy się i omawialiśmy sobie różnicę między umową o pracę a prowadzeniem działalności gospodarczej i omówiliśmy sobie też różnego rodzaju spółki, formy spółek, jak do nich podchodzić, jak umiejętnie traktować spółki jako narzędzia w Kościele i jak się łączyć, z czym to się wiąże, jakie są plusy, jakie są minusy poszczególnych spółek. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli dalej. Jeśli ktoś z was odczuwa takie pragnienie i ma takie przekonanie, aby rejestrować działalność gospodarczą, aby w ten sposób zacząć realizować się w biznesie, chciałbym, abyśmy dzisiaj w pierwszej części przeszli sobie krótko, ale tak bardzo praktycznie, w jaki sposób to zrobić. To jest prosty temat, więc chciałbym, żeby nikt nie miał wątpliwości po tym spotkaniu, w jaki sposób zarejestrować działalność. Natomiast będę wracał i w tym miejscu chcę do tego wrócić, aby cały czas przyświecało wam to pytanie, w ogóle po co ci działalność gospodarcza? W jakim celu ją zakładać? Cały czas będę kładł nacisk na świadomość. Wiecie, podzielę się z wami teraz takimi dwoma informacjami sprzed moich ostatnich kilku dni. Ja, jak już wspominałem wcześniej, między innymi od stycznia założyłem firmę konsultingową. Pojechałem teraz na taką dwudniową konferencję, wiecie. Takie doborowe towarzystwo, w doborowym miejscu. I wiecie, wszedłem tam. W ogóle od razu nie miałem zgody, żeby być częścią, żeby wkomponować się w cały klimat, który tam panował. Pokrótce, po paru minutach zadzwoniłem do żony, mówię w ogóle, co ja tu robię, ja tu nie pasuję, w ogóle jadę stąd. Mówię o tym dlatego, że jestem osobą świadomą. Wiem, czego chcę, ale wszedłem tam i moja dusza, przyzwyczajona kiedyś do pewnych instynktów samozachowawczych, zaczęła od razu podpowiadać mi pewne rozwiązania, tak? Zaczęła pokazywać mi miejsca, pokazywać mi stoliki, do których mogę podejść, wrzucić jakąś maseczkę, generalnie tutaj sobie zbudować klienta, tam sobie zbudować klienta, tu będzie kontrahent, tu będzie piękny kontrakt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja świadomie powiedziałem nie. Nie, nie będę zasługiwał, nie będę tam tańczył jak małpka i latał w maskach. To jest bardzo ważne, ponieważ to jest pewna śliska granica. Dlatego ja cały czas w trakcie tych warsztatów będę kładł duży nacisk, abyście byli świadomi, dlaczego coś robicie lub dlaczego czegoś nie robicie. Jeśli pewne elementy chciwości, egocentryzmu, braku akceptacji, one nie zostaną przerobione, bardzo szybko, bardzo łatwo będzie się można na tym poślizgnąć. Więc wiedzmy, dlaczego świadomie decydujemy się na pewne ruchy. I drugi przykład taki, w związku z tym, że rozpoczęłem działalność tej firmy i tak naprawdę ona jest w takiej fazie rozruchowej, w ostatnim czasie pootwierało się wiele drzwi. Wiele drzwi, które jedna napędza drugie, trzecie rozwiązania, duże perspektywy również finansowe. Wiecie, dwa dni temu wstałem sobie 3:30, usiadłem sobie, przeanalizowałem to wszystko. Zacząłem zadawać sobie te same pytania, o których mówię od dłuższego czasu. Czego ty chcesz? Czego tak naprawdę chcesz? Co jest twoim celem? Co jest twoim celem? I wiecie, ja sobie powiedziałem, dosyć. Jakby ja jestem świadomy, jak działa łaska, nie będę wykonywał pewnych ruchów, nie będę zabiegał, nie popadnę w uczynkowość, badam swoje serce. Wiecie, bardzo łatwo jest tak, że dla wielu ludzi tak naprawdę ich służba będzie niczym innym jak pewną formułą prowadzenia przez nich też działalności, aktywności. Natomiast bardzo łatwo
zboczyć, aby służba stała się Bogiem. Aby twój biznes stał się twoim Bogiem. I oczywiście będziesz miał piękną doktrynę, bo coś organizujesz, coś budujesz, w ogóle jesteś zajęty, to się nakręca, będą pieniądze, ta królestwa i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy o tym i na pierwszych, i na drugich warsztatach, ale tak naprawdę pytanie jest, co jest celem cały czas? Co jest celem twojej aktywności, twojego działania w ogóle? Co cię motywuje? Czego ty chcesz? Ja zobaczyłem, wiecie, że musiałem sobie usiąść, bo doszedłem do takiej granicy, że jeszcze parę ruchów i w tym momencie przekroczyłbym tą granicę. Byłbym po drugiej stronie, wpadłbym trochę w system. Tak? Mówiłem nie. Nie, ja jakby pilnuję tego, na czym mi zależy. Nie chcę stracić z tego, więc biznes jak najbardziej, ale on nie jest celem samym sobie. Chciałbym więc pokrótce przejść, tak jak wspominałem, jak zarejestrować działalność gospodarczą. Słuchajcie, żyjemy w czasach internetu, więc tak naprawdę oczywiście można dzisiaj. Jakość mamy słabą, jeśli chodzi o projektor, więc nie mrużcie oczu, postaram się czytać te najbardziej podstawowe informacje. Myślę, że niewiele to zmieni. Więc aby dzisiaj zarejestrować działalność gospodarczą, jest to banalnie proste. Jest taka strona CIDG.gov.pl, Centralna Ewidencja Informacja Działalności Gospodarczej. Na tej stronie możemy założyć działalność gospodarczą, jak również zweryfikować każdą osobę, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest taka zasada, są dwa rejestry. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, natomiast Krajowy Rejestr Sądowy dotyczy wszystkich innych przedsiębiorców. Spółki osobowe, spółki kapitałowe wpisywane są do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast jeśli myślicie o jednoosobowej działalności gospodarczej jako na start, więc logujemy się na stronę cidg.gov.pl i praktycznie system w bardzo intuicyjny sposób przeprowadza nas przez to, jak to zrobić. Zarejestruj się na portalu CIDG i załóż firmę, nie wychodząc z domu. Można zrobić to całkowicie przy pomocy komputera. Istnieją trzy sposoby potwierdzania swojej tożsamości. Pierwszym, który raczej nie występuje w takim obrocie powszechnym, to jest bezpieczny podpis kwalifikowany, czyli certyfikat kwalifikowany, który jeśli ktoś dysponuje, może używać zawsze. Tutaj oprócz jakby potwierdzenia tożsamości jest też szyfrowanie plików i korespondencji, zarówno często stosowane jest również w biznesie. Jest również profil zaufany, czyli jeśli chcemy stosować korespondencję mailową z organami administracji różnymi, praktycznie wszelkimi w Polsce, możemy zalogować się na stronę profilu zaufanego, wypełnić wniosek, jeżeli chcemy mieć taki profil zaufany, udać się do jakiegokolwiek najbliższego urzędu, podpisać go tam i później przez cały czas cała korespondencja z wszelkimi urzędami może odbywać się już elektronicznie. To jest profil zaufany. Ale zakładam w tym miejscu, że nie mamy ani profilu zaufanego, ani bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, więc zaznaczamy sobie pole anonimowe przygotowanie wniosku jako pierwszy etap. Przeprowadzam was troszeczkę teraz, przejdę przez formularz, abyśmy pokrótce sobie go omówili, jak on wygląda, jakie informacje tam są potrzebne i przejdziemy do rzeczy bardziej już praktycznych. Nowy wniosek, przygotowanie. Wniosek jest banalnie prosty. Wybieramy podstawowe informacje dotyczące płci, dokumentu tożsamości, PESEL, NIP. Jeśli jesteś osobą fizyczną, masz nadany numer NIP. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będziesz posługiwał się numerem NIP, który został ci nadany. Nie dostaniesz żadnego innego numeru NIP. Przy spółkach osobowych, spółkach kapitałowych będziesz miał inny numer NIP. W tym wypadku wpisujesz numer NIP, który masz. Numer REGON nie wpisujesz, bo nie masz. Wypełniasz swoje dane, imię, nazwisko, data urodzenia i tak dalej. Wypełniasz dane adresowe. Jak widzicie, jest to bardzo intuicyjny formularz. Wpisujesz firmę swojego
przedsiębiorstwa. Czyli w tym momencie, w tym miejscu określasz, jak chcę, żeby się nazywała twoja działalność gospodarcza. Tutaj wypełniasz i to jest później obowiązujące. Przewidywana liczba pracujących i przewidywana liczba zatrudnionych. Liczba pracujących, jeśli jesteś sam, wpisujesz tutaj jeden, bo to jest łączna liczba osób, które biorą udział przy prowadzeniu tej działalności. Liczba osób zatrudnionych, jeśli jesteś sam, wynosi 0. Kolejna rzecz, która, ja tutaj tylko rzucę informacyjnie, hasłowo, to określenie PKD, Polska Klasyfikacja Działalności. Czyli tak naprawdę, żeby prowadzić działalność gospodarczą, musisz wybrać wcześniej rodzaje tej działalności gospodarczej. Ja tutaj zachęcam, żeby nie wracać po jakimś czasie do tego, nie zastanawiać się, czy faktura, którą wystawisz, jest zgodna z PKD, który określiłeś, żeby przeanalizować sobie od razu na początku, dosyć szeroko określić rodzaj tych działalności. Natomiast jeśli zaznaczycie przy jednoosobowej działalności, że chcecie prowadzić, nie wiem, agencję atomową, tak, no to oczywiście urzędnik zacznie pytać o bazę. Natomiast większość usług, ona jest bardzo precyzyjnie rozpisana. To jest takie drzewko, które rozwija się i tak naprawdę od samego rolnictwa poprzez wszelkiego rodzaju usługi i sprzedaż możecie precyzyjnie określić, co chcecie robić, tak? To określacie w tym wniosku. Kolejne informacje, rzeczywiście jakość jest słabo, wskazujecie adresy wykonywania działalności gospodarczej, datę rozpoczęcia działalności. Data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności, jeśli takie są. I tutaj również wracamy teraz do tego, o czym rozmawialiśmy na poprzednich warsztatach. Jeśli analizowaliście, czy zakładać działalność gospodarczą, tam umówiliśmy sobie, jakie są rodzaje opodatkowania. Możesz być opodatkowany na zasadach ogólnych, możesz być opodatkowany podatkiem liniowym, możesz być opodatkowany podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych, możesz być w karcie podatkowej, to tutaj określasz, wpisujesz już w tym wniosku, w jakiej formie będziesz płacić podatek, jak również jaki jest rodzaj prowadzonej przez Ciebie dokumentacji rachunkowej, jak również forma wpłaty zaliczki. To głównie dotyczy kwestii, czy miesięczna, czy kwartalna. Jeśli do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebna Ci jest umowa z biurem rachunkowym, w tej umowie będziesz określał, gdzie znajdują się dokumenty. Czy te dokumenty będą znajdowały się na stałe u księgowej, czy będą znajdowały się pod adresem, który wskazujesz jako rodzaj działalności. Również te informacje zaznaczasz tutaj w tym formularzu. Niektóre pola oczywiście przy prowadzeniu jednoosobowej działalności są takimi polami dodatkowymi, jak prowadzenie zakładu w formie pracy chronionej. Kolejna informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, to albo jesteś we wspólności majątkowej, albo jesteś w rozdzielności majątkowej. Albo jest to wspólny majątek, albo jest on rozdzielny. I w tym wypadku również ta informacja jest tutaj wpisywana, bo później w rejestrze, w wypisie z rejestru i w danych dotyczących Twojego wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej znajduje się taka informacja, czy jest wspólność majątkowa, czy nie ma takiej wspólności. To czasami ma znaczenie dla wierzycieli, czy mają prowadzić postępowanie przeciwko jednemu czy dwóm małżonkom. Ale to oczywiście nie dotyczy kościoła. I to pokrótce, jeśli chodzi o sam formularz. Kiedyś było tak, że oprócz tego, że składaliśmy wniosek w urzędzie gminy, bo nie było tych wniosków elektronicznych, to trzeba było udawać się jeszcze do kilku urzędów, żeby załatwiać dodatkowe informacje. Dzisiaj jest tak, że złożenie takiego wniosku na stronie w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej powoduje to, że jeśli w ciągu 7 dni udamy się, wysyłamy go w wersji anonimowej, tak, czyli wysyłamy go elektronicznie, wskazując tam siebie z imienia i nazwiska, w ciągu 7 dni udajemy się do urzędu gminy, żeby złożyć podpis na tym wniosku i to automatycznie powoduje, że
nie stoimy w kolejce do REGON-u. Automatycznie ten wniosek jest wysyłany do Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Statystycznego. Jest nam nadawany numer REGON, który jest potrzebny każdemu przedsiębiorcy, żeby prowadzić działalność. Główny Urząd Statystyczny może raz do roku, w marcu, przesyłać takie zapytanie dla celów statystycznych, na które trzeba odpowiadać, ale nie musimy za tym chodzić. To się dzieje z automatu. To mamy. Kolejna rzecz. Nie musimy udawać się do ZUS-u, składać kolejnej informacji, że my tutaj zaczynamy rejestrować działalność. Ten wniosek ma taki skutek. Natomiast, jeśli chcielibyśmy na początku od razu zatrudnić pracowników, wtedy, aby zgłosić tych pracowników, musimy już indywidualnie udać się do ZUS-u i wypełnić odpowiednie formularze. Kolejna rzecz, wysłanie tego wniosku do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej powoduje automatycznie aktualizację danych w Urzędzie Skarbowym, czyli te wszystkie informacje, które zostały wskazane o formie opodatkowania, częstotliwości płacenia podatku, miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych, one automatycznie są tam dołączone. Co jeszcze potrzebujemy tak naprawdę, żeby w ogóle z tą działalnością wystartować? Do wyboru pozostaje kwestia, jeśli masz rachunek bankowy i chcesz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, możesz korzystać z rachunku, który był do tej pory twoim rachunkiem bankowym. To jest też zmiana stosunkowo od chyba 2 czy 3 lat obowiązująca. Wcześniej trzeba było mieć odrębny rachunek firmowy, więc nie musisz podpisywać odrębnej umowy z bankiem, jeśli nie chcesz. No i jest jeszcze jedna czynność do wykonania, zrobienie sobie pieczątki. Ja się przez wiele lat śmiałem, wiecie, że żyjemy w kraju, gdzie jest kult pieczątki, ale jak tak sobie ostatnio o tym myślałem, to jak do święty zaczął mi to pogłębiać, to że to nie do końca jest kwestia nawet samego systemu, a kwestia ludzi, mentalności ludzi. Bardzo wiele osób w tym kraju potrzebuje mieć pieczątkę. Ja kiedyś na takich warsztatach dzieliłem się z wami, że mam takiego kolegę, który zrobił aplikację radcowską tylko dlatego, żeby przybijać pieczątkę, że jest radcą prawnym. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak to jest głębokie odrzucenie, ale niestety tak jest, wiecie. Bardzo wiele osób tak naprawdę jakby dąży do tego, jest kupę takiego niezrozumienia. Zobaczcie, to w ogóle to się bierze od samej góry. Jak spojrzymy na samo ministerstwo, tak? Ministerstwo, nazwa dzieje się, pochodzi od słowa ministry, tak? Służba, tak? Ministerstwo Gospodarki to pierwszy służalczy w gospodarce. Tak niestety tak nie jest. Nie jest tak również w zarządach, tak? Ludzie jakby nie przerabiając pewnych rzeczy, pną pierś do orderu, tak, do pieczątki prezes zarządu, a później mówią tak, mój mąż z zawodu jest prezesem, tak? A wiecie, bo trzeba rozróżnić pewne rzeczy. Czasami oczywiście, jak jest duża struktura poukładana, to również zarząd jest poukładany, mają swoje kompetencje, tak? I tam osoby są odpowiedzialne, jest prezes, tak, jako główny decydent, tak? I członkowie zarządu odpowiedzialni za poszczególne obszary w firmach, tak? Niestety w większości obszarów, w większości podmiotów tak nie ma, tak? I aby walczyć z taką patologią, dla przykładu powiem, że w Fundacji Zwycięzcy nie ma prezesa zarządu, są tylko członkowie zarządu. Ostatnia czynność, która może być istotna, jeśli chodzi o rejestrację podatku, to często pojawiają się takie, się zastanawiamy, tak? Rejestrujemy się i co z tym VAT-em, tak? Jest ten VAT, nie ma, wystawiamy te faktury z tym VAT-em, nie jest ten VAT-em, od czego to zależy, więc chciałbym tutaj zatrzymać się w takich 3 polach, jak to z tym VAT-em jest. Pierwsza grupa osób zwolnionych, bo to jest zwolnienie podmiotowe, jest ze względu na obroty. Jest brak konieczności rejestracji VAT do momentu przekroczenia w danym roku podatkowym kwoty obrotów, czyli kwoty sprzedaży, do wysokości 200 tysięcy zł. W przypadku, gdy rejestrujemy działalność w trakcie roku, czyli nie od 1 stycznia, tylko powiedzmy od 1 maja, to ta kwota 200 tysięcy podlega proporcjonalnemu obniżeniu, tak?
Natomiast, czyli tak, zasada generalna, że do 200 tysięcy obrotów w danym roku, jeśli nie przekroczymy takich obrotów, możemy być zwolnieni z podatku VAT. Natomiast takie zwolnienie nie dotyczy wszystkich podatników. Nie mogą na przykład z niego skorzystać podmioty świadczące usługi prawnicze i podmioty świadczące usługi doradztwa. A szkoda. Kolejna grupa to zwolnienie przedmiotowe ze względu na przedmiot prowadzonej działalności. Na przykład usługi w zakresie opieki medycznej, pomocy społecznej, dostawa produktów rolnych, ale tutaj z zastrzeżeniem, pochodzących z własnej działalności rolniczej. Tak? Czyli prowadząc tego rodzaju przedmiot działalności, możemy nie być opodatkowani, nie jesteśmy opodatkowani podatkiem VAT. Natomiast jakby to ma skutki w dwóch płaszczyznach, czyli z jednej strony nie mamy prawa odliczania również VAT-u z faktur kosztowych, skoro nie jesteśmy podatnikami podatku VAT. Co robimy, jeśli albo z przepisów, albo z obrotów, albo z naszej też decyzji wynika, że jesteśmy podatnikami podatku VAT? Należy udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć deklarację VAT-R najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie sprzedaży towaru lub świadczenie usług. Jeśli ktoś w danym roku korzystał wcześniej ze zwolnienia, tak, to najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego, miesiąc, od którego chciałby stać się podatnikiem podatku VAT, powinien złożyć taką deklarację. Czyli podsumowując, tak naprawdę chcąc założyć dzisiaj działalność gospodarczą, pieczątkę zostawiamy, ja w ogóle prowadzę działalność bez pieczątki, da się. Logujemy się na stronie Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, wypełniamy wniosek w ciągu 7 dni, udajemy się do urzędu, podpisujemy ten wniosek. Jeśli nie chcemy tworzyć odrębnego konta, weryfikujemy, jak wygląda kwestia VAT-u, albo zgłaszamy deklarację VAT-R, albo nie, i jesteśmy przedsiębiorcą. Możemy działać w obrocie gospodarczym. I to była pierwsza część, kończąc jakby etap podjęcia decyzji co do wejścia w prowadzenie działalności gospodarczej. I teraz do końca tych dzisiejszych warsztatów chciałbym się zatrzymać na kwestii zarządzania finansami. Uważam, że bez względu na to, czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy jej nie prowadzimy, to kwestia zarządzania finansami jest kwestią kluczową i dotyczy każdego. Dlatego chciałbym to omówić zarówno na przykładzie przychodów w działalności gospodarczej, jak również w takim bieżącym funkcjonowaniu budżetu domowego, jak do tego tematu w ogóle podejść. W pierwszej części oczywiście tutaj nie będziemy się karmić teorią, tak, ale jako samo takie wprowadzenie chciałem powiedzieć chwilę w ogóle, co to jest zarządzanie finansami, tak? No to jest jakby, to jest umiejętność wykorzystywania, skutecznego wykorzystywania środków pieniężnych w procesach decyzyjnych. Teraz w zależności, czy dotyczą one naszego bieżącego życia, czy dotyczą one prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Gdybyśmy chcieli posegmentować sobie, w jaki sposób kategorie, jakie przychody w ogóle w działalności gospodarczej możemy mieć, jakie są źródła tych przychodów, to tutaj oczywiście klasyfikacji jest 1500, ale taki najprostszy sposób, jakie są źródła. Pierwsza lista podstawowa to są przychody ze sprzedaży, czyli uzyskiwane z głównej działalności przedsiębiorstwa. Jeśli świadczysz jakąś usługę ze sprzedaży tej usługi, to są przychody ze sprzedaży tej usługi, mieszczą się właśnie w tej kategorii. Analogicznie przy sprzedaży produktów. Czyli wszystko, co ty udostępniasz jako usługę lub jako sprzedaż, to są przychody ze sprzedaży. Druga to są przychody finansowe, czyli jeśli dysponujesz jakimiś środkami, papierami wartościowymi, tak? To są przychody, które uzyskujesz z obrotu tymi papierami wartościowymi, z lokat bankowych, tak? Czyli to są finanse, które pracują na finanse. I trzecie źródło przychodów, tak zwane operacyjne, jest uzyskiwane na przykład w związku ze zbyciem środków trwałych. Tak? Czyli jeśli masz jakiś samochód zarejestrowany na swoją działalność, tak? I go sprzedajesz, to również jest przychód w przedsiębiorstwie, tak? I to już jest przychód niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością, czyli to nie jest przychód ze sprzedaży, jest to przychód operacyjny. Ale na tym się nie będziemy teraz koncentrować, to jest tylko taka klasyfikacja ogólna tych przychodów. Jeśli chodzi o koszty, musimy pamiętać, że
prowadząc działalność gospodarczą, mamy kilka grup kosztów i one mają troszeczkę inną specyfikę. Pierwsze to są koszty stałe. Czy pracujesz, czy nie pracujesz, czy się angażujesz, czy masz otwarte, czy masz zamknięte, jak wynajmujesz powierzchnię, to musisz płacić czynsz. Musisz płacić czynsz i inne opłaty stałe. Masz zawsze koszty stałe, które nie są w żaden sposób uzależnione od tego, czy coś zarobiłeś i ile zarobiłeś. Koszty zmienne. To są nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwa w związku z produkcją, tak? Czyli jeśli masz dużą produkcję, ilość materiałów, które zużywasz i tak dalej, to są te koszty, które zależą jakby od wielu innych czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Trzecia to są podatki i inne zobowiązania publiczno-prawne, które musisz płacić, tak? Tutaj mamy również składki na ZUS, które bez względu na to, czy uzyskujesz przychód, czy nie, musisz opłacać. Omawialiśmy to na poprzednich warsztatach, jakie są, w jakiej wysokości są składki ZUS-u, komu przysługuje ZUS mały. I czwarta to są koszty inwestycyjne, na przykład przeznaczane na badania i rozwój, bardzo często zapominane. Ta pozycja, gdzieś jak są określone często plany przy działalności gospodarczej, jak rozmawiam z ludźmi, to tak naprawdę dla większości to są ludzi koszty konsumpcyjne. Ile mi zostaje, tyle zjem. Jakby zapominamy o tym, że aby się rozwijać, tak, my musimy odpowiednio do tego tematu podejść. I teraz chciałbym przejść przez kilka punktów, na których będę chciał się później już w praktyce zatrzymać. Do czego Was zachęcam? Zachęcam Was do tego, aby planować rzeczy. Plan nigdy nie może być bałwany, ale plan jest narzędziem. I planowanie, planując, możesz uświadomić sobie, jak w ogóle wygląda struktura Twoich wydatków. Na co Ty wydajesz pieniądze? Możesz realizować pewne plany, które masz, bo możesz dopiero wtedy, kiedy zaplanujesz rzeczy, możesz realnie, przestawiając klocki, mieć wpływ, w jaki sposób Ty wydajesz środki. Pierwsza rzecz. Zaplanuj przychody w nadchodzących miesiącach. Jeśli pracujesz na umowę o pracę, to bardzo proste. Tak? Masz umowę, jesteś w stanie zaplanować, jakie wynagrodzenie w kolejnych miesiącach będziesz miał. Jeśli jesteś samozatrudniony, czyli tak naprawdę jest to taka formuła jak umowę o pracę, ale działalności gospodarczej, to zazwyczaj też masz pewną określoną stałą kwotę przychodów, też jesteś w stanie to zaplanować. Jeśli prowadzisz biznes polegający na sprzedaży, jesteś w stanie określić na podstawie pewnych cykli, jesteś w stanie prognozować zachowanie kupujących, tak, czy odbierających twoje usługi. Jak zaplanowałeś przychody w kolejnych miesiącach, zaplanuj koszty. Za chwilę przejdziemy szczegółowo. Ja pokażę Wam pewien przykład, mniej więcej w ramach którego ja się od zawsze poruszałem, ale to jest druga bardzo ważna rzecz. Zaplanuj koszty. Trzecia rzecz. Zweryfikuj poziom przychodów po zakończonym miesiącu. Zobacz, jak planowałeś, na podstawie czego podjąłeś taką decyzję w ogóle, że taki będzie przychód. Jakby, co teraz wystąpiło, tak? Z czego wychodzą w ogóle różnice? Skoryguj to. Tak samo jak w przypadku kosztów. Jeśli tego nigdy nie robiłeś, zachęcam Cię do tego ćwiczenia. Jeśli rozpiszesz sobie dzisiaj, jak wyglądają Twoje koszty w maju, jak powinny wyglądać, zachęcam Cię na koniec maja, żebyś to sprawdził. Świadomość jest takim pierwszym, bardzo ważnym punktem, jeśli chcesz cokolwiek zoptymalizować. Żeby zobaczyć, gdzie realnie... Wiecie, ludzie bardzo, bardzo często tak mówią, nie wiem, ale nie są w stanie jakby zdiagnozować, w których sytuacjach tak naprawdę popełniają błędy w zarządzaniu swoimi pieniędzmi. I ostatni punkt, po tym jak już zaplanowałeś przychody, zaplanowałeś koszty,
Zweryfikowałeś przychody na zakończenie miesiąca, zweryfikowałeś koszty, skoryguj budżet na kolejne miesiące. Chcę Wam pokazać przykładowy budżet. Tu nie chodzi o kwoty, tak? Ja tutaj, to jest przykład. Od kwietnia 2017 do października 2017, tyle się dało wyświetlić na slajdzie. Przychody. Nieważne, czy to są czy te 8 tysięcy, które to wpisałem, czy to jest przychód jednej osoby miesięczny, czy to jest przychód małżeństwa miesięczny, czy to jest Twoja dniówka, to w ogóle nie ma znaczenia. Chodzi tutaj bardziej o sam mechanizm, tak? Jesteś na umowę o pracę. Jesteś w stanie w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, wrześniu, w październiku. Nie słyszałeś na razie, że mają być podwyżki, tak? Generalnie zakładasz, że będzie 8 tysięcy złotych. Już wiesz, bo jesteś w stanie policzyć, chociażby z poprzednich warsztatów, te 31 czy 32%, które odchodzi ci na podatki, na spadki ZUS, że przychód na rękę, który otrzymasz, to będzie 5760 zł, tak? I to jest to, czym dysponujesz. Czym dysponujesz w danym miesiącu. Ja tutaj nie koncentrowałem się teraz w strukturze kosztów na tym, czy jesteś w małżeństwie, czy masz dzieci, czy nie. To jest przykładowa struktura. Natomiast dobrze jest rozpisać sobie te rzeczy, żeby widzieć. I daję taki przykład. Pierwsza pozycja. Uważam, że w kościele to chyba w ogóle od tego każdy powinien zaczynać. Dziesięcina. 800 zł. Kolekta. Zakładam, że przychodzisz na spotkania, chcesz coś przekazywać, tak? 4 razy w niedzielę jesteś, dasz po 50 zł, masz 200 zł, tak? Kredyty. Zakładam, że zmieniałeś jakieś meble, tak? Masz ratę miesięczną, płacisz 400 zł, tak? Masz. Czynsz. Czynsz, płacisz 350 zł czynszu, tak? To jest w Twojej spółdzielni, w Twojej wspólnocie w takiej wysokości. Prąd, masz 120 zł. Ogrzewanie, dopłacasz do tego, co było w czynszu, 70 zł. Woda, analogicznie, 70 zł. Masz telefon komórkowy, płacisz 50 zł, tak? Internet, 40 zł. Ubrania, 300 zł. Planujesz wydać w tym miesiącu. Książki. Książki to obowiązkowa pozycja, słuchajcie. Obowiązkowa pozycja w budżecie każdego człowieka, trzeba się rozwijać. Stuwa, skromnie, ale jest. Paliwo, jeździsz samochodem, 500 zł. Jedzenie, 1000 zł. Zakupy chemiczne, słuchajcie, tu nie chodzi o kwoty, tak? Kwoty są drugorzędne. Chodzi jakby o strukturę i o to, żeby podejść w mądry sposób do tego. Zakupy tak zwane chemiczne, 400 zł. Rozrywka, 300 zł, koszty napraw, ubezpieczeń, w tym wypadku masz 0 zł. Zaplanowałeś sobie wszystkie pozycje, które mogą wystąpić, tak? Sumujesz to. Wychodzi, że masz 4700 zł, tak? 4700 zł masz stałych wydatków. 5760 zł dostałeś na rękę. Zostaje ci 1060 zł. Co możesz z tym zrobić? Teraz, wiecie, mając takie narzędzie, możesz zaplanować i przewidzieć pewne rzeczy. Ludzie, możesz nie być zaskoczony jakimiś wydarzeniami, nie wiem, naprawą samochodu, bo możesz sobie tworzyć pewnego rodzaju rezerwy. To są takie, wiecie, fundusze specjalne, którymi ty możesz zarządzać. Ja tutaj dałem przykłady. Rezerwa na koszty napraw i ubezpieczeń, tak? Nie psuje ci się coś, nie musisz czegoś wymieniać co miesiąc. Nie jest to jednorazowy wydatek. Możesz przygotowywać się, mając co miesiąc podkładane na to środki. Kolejna, rezerwa na zakup mebli. Możesz sobie odłożyć 100 zł miesięcznie, ile chcesz, to nie ma znaczenia. Możesz, ja w tym przykładzie, możesz cokolwiek sobie odłożyć. Tak samo, rezerwa na wymianę samochodu. Planujesz za, nie wiem, 2-3 lata zmianę samochodu. Możesz do tego podejść w sposób systematyczny. Rezerwa na wakacje. Chcesz wyjechać na wakacje. Przez 10 miesięcy w roku możesz odkładać pewną kwotę, świadomym tego, że nie będziesz musiał, nie odczujesz jednorazowego wydatku, tak? Jest 200 zł. I masz rezerwę na biznes, 400 zł. Myślisz, pracujesz tam, już powoli coś zaczyna przebijać się. Przez twoją duszę, przez twój umysł zaczyna coś kiekować. Coś byś chciał. Oczywiście w pierwszej fazie wszyscy stają, ale nie mam pieniędzy, nie wiem jak. Już możesz powoli jakby zarządzać tymi środkami, żeby coś sobie odkładać. W ogóle dlaczego Was też zachęcam do takiego planu, do robienia planów? Ponieważ jeśli rozpiszesz sobie te rzeczy,
Dopiero teraz jesteś w stanie zobaczyć w ogóle, na co wydajesz pieniądze. Nie pod wpływem emocji, nie pod wpływem impulsu, ale w zorganizowany sposób. Kiedy na koniec miesiąca podliczysz sobie realnie, ile wydałeś, zobaczysz, jaki jest rozmiast pomiędzy tym, co ty sam myślisz o sobie, a tym, co w ogóle jest w rzeczywistości. Kolejna rzecz. Dopiero widząc to, jesteś w stanie określić, co tak naprawdę możesz zoptymalizować. Co możesz zmienić, na czym, co możesz przesunąć, które wydatki są wydatkami głupimi lub po prostu zbędnymi, tak drugorzędnymi. Jesteś w stanie podejść do tego mądrze. Analogicznie przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Założyłem tutaj przychód bez VAT-u, ale przychód brutto z działalności gospodarczej. Zacząłeś, fakturujesz, nie wiem, jesteś na samozatrudnieniu, nieważne, kwota 15 tysięcy złotych. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Z VAT-em dostaniesz 18,450, natomiast VAT nie jest twoim wynagrodzeniem. Tak? VAT jest podatkiem, który musisz oddać. I mówię też o tym dlatego, że jest wiele osób, które funkcjonowało na umowę o pracę, byli przyzwyczajeni do pewnych zarobków netto, że to pracodawca potrąca składki. Teraz to oni stają się przedsiębiorcą lub pracodawcą, dostają przychód, tak? Mają duże zlecenie, mają pracowników, dostają przychód 50 tysięcy i nagle myślą, że oni są bardzo bogaci. Zapominają o tym, że muszą z tego zapłacić VAT, podatki, ZUS i wynagrodzenie swoich pracowników. I to również należy jakby zaplanować, zobaczyć. Wiecie, to jest przykład tworzony w Excelu, ale tu nie chodzi w ogóle o formę, tak? To może być na kartce. Ważne, żeby wiedzieć, to każdy ma jakiś swój system, w jakim się będzie czuł dobrze czy bezpiecznie. Natomiast zachęcam, żeby to robić. I przechodzimy sobie dalej. Możemy sobie tutaj podzielić koszty, które przy takim przychodzie będą, przy działalności gospodarczej, na koszty związane z działalnością i koszty zwykłe, tak? Bo zakładam, że dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej. Pierwsza rzecz, na pewno z tej kwoty 15 tysięcy złotych, którą masz, przychodu, który otrzymujesz, masz podatek PIT, tutaj zakładam, że jest to na zasadach ogólnych 19%. I teraz zobacz, jakie są korzyści też przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 19% od 15 tysięcy to normalnie by było 2850 zł. Tyle byś zapłacił podatku, gdybyś nie miał innych kosztów. W związku z tym, że w twoim funkcjonowaniu, twojej firmy są jeszcze inne koszty, które musisz płacić, automatycznie płacisz niższy podatek. Więc tutaj już jesteś 1000 zł do przodu, ponieważ przy tej strukturze kosztów, którą ja tutaj proponuję, za którą mówimy, to jest taka standardowa struktura, płacisz tego podatku nie 2850, a 1800 zł. Podatek VAT 3000 zł. Najem powierzchni. Jesteś przedsiębiorcą, wynajmujesz jakiś lokal, jakieś biuro, tak? 2000 zł. Prąd 250. ZUS 1150. Księgowość 250. Paliwo 800. Masz samochód w leasingu. Płacisz 900 zł ratę miesięczną. Telefon 50 zł. Internet 40 zł. To są koszty, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem przez ciebie działalności gospodarczej. 10 240 zł to są te koszty, które z tych pieniędzy oddajesz co miesiąc. I teraz tak, jesteś osobą, nie tylko przedsiębiorcą, ale też osobą funkcjonującą, więc pozostają ci jeszcze koszty zwykłe, niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, tak? I zaczynamy tak jak w przypadku budżetu domowego. Dziesięcina, kolekta, kredyty, tak? Oczywiście nie każdy je ma, to jest przykładowa struktura, ale żeby to jakby zobaczyć. Czynsz, prąd, ogrzewanie, woda, ubrania, książki, jedzenie, zakupy chemiczne, rozrywka, koszty napraw i ubezpieczeń. Podliczamy sobie w tym wypadku, w tej propozycji 6090 zł. Mamy 16 330 zł przy sumie z podatkiem VAT przychodów 18 450. 2120 zł miesięcznie pozostaje.
I co? I znowu, jeśli planujesz remont mieszkania, jakiekolwiek inwestycje, jesteś w stanie, powiedzmy 300 zł, odłożyć miesięcznie na tego rodzaju rzeczy, 300 zł miesięcznie odłożyć na wakacje i zostanie Ci przy takim modelu 1520 zł na rozwój biznesu i inwestycje. Tylko ujmując to w pewne ramy, będziesz w stanie realnie zmierzyć i gromadzić środki i w należyty sposób z nich korzystać. I to ostatnia tabela, taka podsumowująca, ponieważ zależy mi na tym, aby tak naprawdę to był taki główny nacisk po dzisiejszym spotkaniu. Od kwietnia do grudnia. Czyli powiedzmy, że dzisiaj, no dzisiaj już bardziej od maja, chcielibyśmy zrobić sobie budżet. Zobaczyć w ogóle, czym my w tym roku dysponujemy. Co my mamy, czego my nie mamy, co my musimy wydać, co nam zostanie, co my w ogóle możemy zrobić. Prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Założyłem tutaj stałe. Od kwietnia do grudnia jesteś samozatrudniony, wystawiasz fakturę w wysokości 15 tysięcy złotych, brutto 18 450 zł. Nic na razie nie pokazuje, żeby miało się to zmienić. Jesteś w stanie założyć, że taki przychód dostaniesz. Koszty działalności. Podatek będzie taki sam. 1800 zł miesięcznie zapłacisz w każdym miesiącu od kwietnia do grudnia. VAT analogicznie. 3000 zł każdego miesiąca. Najem też. Prowadzisz, nie rozwijasz się. Jest to mniej więcej stały poziom. Wynika to też jakby z charakteru samozatrudnienia. 2000 zł w każdym miesiącu. Prąd również. Takie same masz zużycie energii, 250 zł miesięcznie. ZUS 1150 zł miesięcznie. Te składki zmieniają się, ale w trybie rocznym. Więc jeśli będzie zmiana, to będzie zmiana od stycznia 2018 roku. Księgowość to również koszt stały, 250 zł. Paliwo też, możesz sobie oszacować. Czy będziesz jeździł, nie wiem, w wakacje więcej czy mniej i jaki to ma wpływ na poziom tych kosztów, tak? Tutaj zakładamy stałą 800 zł. Leasing, tak? W kwietniu jeszcze masz, w maju masz, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu się kończy. Czyli od września zakładasz, że ten koszt wynosi 0 zł. Telefon na stałym poziomie po 50 zł miesięcznie. Internet 40 zł miesięcznie. Więc już widzisz, że jeśli chodzi o same koszty związane z działalnością gospodarczą, wynoszą one miesięcznie w kwietniu 10 240, tyle samo w maju, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, ale od września wynoszą już one 9 540. To są koszty związane z działalnością gospodarczą. Teraz przechodzimy do kosztów zwykłych, tak? Stały przychód, zakładam, że odbywa się to na zasadzie dziesięciny, tak? Planujesz stałą kwotę co miesiąc dziesięciny, stałą kwotę kolekty, stałą kwotę kredytu, który spłacasz regularnie, stałą kwotę czynszu. Jeśli chodzi o prąd, tutaj również się nic nie zmienia. Ogrzewanie, ono się jak najbardziej może zmieniać, ponieważ w ciepłych miesiącach nie masz dopłaty do ogrzewania. Woda na stałym poziomie, ubrania na stałym poziomie, książki również, jedzenie też. Zakupy chemiczne, zakładając, nie robisz tego regularnie, nie wszystkie zużywają się w jednym miesiącu. W jednym miesiącu dajesz 400, w drugim 300, w kolejnym 400, 300, odbywa się to naprzemiennie. Rozrywka kosztuje Cię 300 zł miesięcznie. Koszty napraw, ubezpieczeń średnio 200 zł miesięcznie. Podliczasz to wszystko. Co Ci to daje? Jaką masz z tego informację? Bo to ćwiczenie, ono ma swój cel. Ono Ci informuje, że w kwietniu z kosztów, które masz stałe i pewne, które się wiążą z Twoim funkcjonowaniem i Twojej firmy, i Twojego życia, masz nadwyżkę przychodu 2120 zł, w maju 2200 i tak dalej, i tak dalej. Co Ci daje to w perspektywie kwiecień, grudzień? Okazuje się, że masz nadwyżki 23 tysiące złotych. I nie wiem, czy do tej pory sobie to uświadamiałeś. Jesteś w stanie teraz podejść do tego tematu. Wiecie, tak naprawdę jest wiele błędów w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw. Wiecie, kiedy się przecina koszty w firmach? Wtedy, kiedy firma w ogóle nie zarabia. W
wtedy, kiedy wtedy się wszyscy zastanawiają. Wtedy się w ogóle zaczynają przeważnie zarządy interesować strukturą kosztów, jak już są na minusie. Natomiast wszyscy, którzy mają trochę o tym pojęcia, mówią, wtedy, kiedy jest najlepiej, wtedy podejdź do tematu mądrze, wtedy w ogóle zaplanuj rzeczy, przeanalizuj to w ogóle, mądrze wydawaj pieniądze. Kiedy firma dołuje, tak naprawdę nie przynosi to już nigdy efektu, tak? Więc jeśli masz tą nadwyżkę, to ty decydujesz, co z nią zrobić. To w ogóle każdy z nas i ja decydujemy w ogóle, w jaki sposób my zarządzamy naszymi finansami. Czy podchodzimy do tego tematu lekko, tak? Czy podchodzimy do tego mądrze, mając świadomość tego, że w ogóle jesteśmy szafarzami. W ten sposób jesteś w stanie, zobacz, od kwietnia do grudnia, przy takim schemacie, który zaproponowaliśmy, tak? Rezerwa na zakup mebli, tak? Jesteś w stanie odłożyć blisko 2000 zł. Rezerwa na wakacje również, zakładając, że odkładasz sobie nie w miesiące wakacyjne, ale od września do czerwca, ponad 2000 zł. I zobacz, zostaje ci 20 tysięcy złotych na rozwój biznesu. 20 tysięcy złotych, to już są środki, dzisiaj wiele osób podchodzi do mnie, zastanawia się, w jaki sposób zrobić, co można, bo teraz tylko z urzędu gminy można dostać 20 tysięcy złotych i tak naprawdę, kiedy założą tą działalność, już nie myślą, jakby nie planują rozwoju. Ale właśnie wynika to często z tego, że wiecie, jak jest w Biblii informacja o nakarmieniu przez Jezusa 5 czy 7 tysięcy, tak? Jezus odesłał uczniów i zapytał, a ile macie? W ogóle ile macie? To jest, świadomość jest bardzo ważna. Ile macie, czym dysponujecie? Ludzie modlą się, chcą mieć wszystkie pieniądze świata. Ile? Mam takie i takie pragnienie. Ile potrzebujesz na to? Nie wiem. Dlaczego nie wiesz? To jak się modlisz? O co się modlisz? O wszystkie pieniądze świata? Bądźmy precyzyjni. Kiedy otrzymujemy pewnego rodzaju pragnienia, idźmy za nimi, tak? Idźmy za nimi. Cały czas mówię o tym, jakby to się łączy z nauczaniami w Kościele i z pierwszymi dwoma warsztatami, tak? Więc ja nie będę tutaj mówił o stanie wierze, o braniu autorytetu, ale chodzi mi o dwa punkty, które są bardzo istotne. Świadomość przede wszystkim, tak? I precyzja. I na koniec takie złote myśli, jeśli chodzi o ten temat. Podejmując decyzję, nigdy nie kieruj się samymi emocjami. Tu chodzi głównie o wydatki. Jaki piękny różowy sweterek. Moje pióro ładne. Chcę go mieć. Nie samymi emocjami. Mądrze. Zarządzamy. Bądź świadomy. Wiedz, czym dysponujesz. Wiedz, co masz i czego ci brakuje. Planuj, ale nie czyń z planu bałwana, bo to są dwa rowy. Jeden rów jest taki, ręce w kieszeni, mam Ducha Świętego i nic nie mam, ale generalnie mam Ducha Świętego, a drugi, kiedy plan staje się twoim Bogiem. Ten plan, który pokazywałem wcześniej, to jest narzędzie. On tylko ma pomóc, on tylko ma pokazać, on tylko ma naprowadzić, uświadomić, pomóc wejść teraz w rzeczy duchowe, stanąć w ogóle w wierze, precyzyjnie się modlić, wziąć autorytet nad rzeczami i rozwijać się. To jest tylko narzędzie, bo w ogóle na tych warsztatach będziemy mówić o narzędziach, które mogą pomóc. Planowanie jest ważne jako narzędzie, nie może być bałwanem. Konkretyzuj swoje plany i dążenia. Wspominałem o tym przed chwilą i będę o tym mówił zawsze. Plan i twoje pragnienie, niech one się stają coraz bardziej precyzyjne. Jeśli odbierasz, masz jakieś przekonanie, kreuj je, rośnij w nim, choć jeszcze go nie widzisz. Będziesz coraz bardziej precyzyjny w modlitwie, w kierunkach, w ustanawianiu rzeczy. Konkretnie. Dokładnie to się z tym wiąże. Bądź precyzyjny w swoich modlitwach. Kiedy już wiesz, czego chcesz, wiesz, do czego zmierzasz, nie poruszasz się na poziomie ogólników. Konkretyzujesz i konkretnie nazywasz rzeczy.
i o konkretne rzeczy wierzysz. I ostatnia rzecz. Pamiętajmy wszyscy, że jesteśmy szafarzami i zarządzamy mieniem Boga. To jest to, co mówiliśmy na początku. Te pieniądze, te 15 tysięcy, 8 tysięcy, że one nie są nasze. Że my tutaj zarządzamy Jego mieniem. Wiecie, mnie to doprowadza do takiego miejsca, że ja to chcę robić w sposób odpowiedzialny. Jestem świadomy Ojca, który mnie kocha. Rośnie we mnie cały czas świadomość tego, co wykonało się na krzyżu. Czuję się bezpiecznie. I im czuję się bardziej bezpiecznie, tym rośnie we mnie odpowiedzialność. Tak mam. I z tym z wami się chciałem dzisiaj podzielić.